Mała Kasia rysowała coś u siebie w pokoju. Mamusia weszła do tego pokoju i pyta Kasiu, co robisz? A ona mówi, rysuję ducha. Jak to rysujesz ducha? Kasiu, nikt ducha nigdy nie widział. Nikt nie wie, jak duch wygląda. Spokojnie, mamusiu. Narysuję ducha, wszyscy będą wiedzieć, jak duch wygląda. Witam serdecznie Państwa. Zacznij działać inaczej. Żeby zacząć działać inaczej, trzeba zacząć myśleć inaczej. Ale hasło, które widzicie Państwo teraz na ekranie, dogonić teraźniejszość, jest trochę takie, można powiedzieć, nawet atakujące. Jak to? Proponuję Wam, żebyśmy dogonili teraźniejszość. Za chwileczkę będę chciał pokazać to w sposób bardzo konkretny, taki jak przedsiębiorcy lubią, bo też do nich należy od 42 lat. Bo tylko na konkrecie będziemy pewne rzeczy budować. Oczywiście wśród konkretów jest także zaufanie, o którym przed chwileczką była mowa. Popatrzmy się na to i przeczytajmy. A teraz bardzo proszę, żeby każdy pomyślał szybciutko, jakim stylem pływa hipopotam. Szybciutko, układam sobie w głowie. Nazwijmy to jakby swoim językiem. No słyszę, pieskiem, motylkiem i tak dalej. Otóż proszę Państwa, już macie to w głowie? To jest bzdura. Hipopotam nie potrafi pływać. Ale to właśnie, co zaprezentowaliście, to jest nic innego jak wasz paradygmat. Mimo doświadczenia życiowego, mimo tego wszystkiego, co żeście przeżyli, lekcji biologii, większość z nas nie wie o tym, że hipopotam ten wielki nie pływa. Są takie rzeczne, malutkie, które pływają, ale nie o nich żeśmy myśleli. Proszę Państwa, co to jest paradygmat? Dlaczego o nim mowa? Bez uzmysłowiania sobie, czym jest paradygmat, nie dokonamy zmiany. Podobno są dwa powody, dla których dokonujemy zmiany. Pierwszy powód to jest taki, że jesteśmy na coś tak wnerwieni, że już dokonujemy zmiany. A drugi powód jest taki, że zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w paradygmacie, a istnieją inne. Ale niestety nie jesteśmy kulturowo przyzwyczajeni do tego, żeby otwierać się na nowe paradygmaty. Dlaczego? Bo to jest wejście w strefę dyskomfortu. Przykłady. Napoje gazowane. 40 lat temu, gdybym gości, na przykład 20 gości zapytał przy stole, czego się napijecie, usłyszałbym może wody od dwóch gości. Dzisiaj na 20 osób o wodę prosi ile osób? 80%? Zmiana paradygmatu? Kto by to pomyślał 40 lat temu? Nie palenie papierosów. Proszę Państwa, 40 lat temu, 50 lat temu, dla młodszych to takie czasy, kiedy już nie było dinozaurów. Mianowicie wtedy jakby ktoś poprosił o to, żeby u niego w domu nie palić, to było to traktowane troszeczkę jak taka nieuprzejmość. A dzisiaj? Ochrona środowiska. Ktoś kiedyś mi powiedział, że 30 lat temu, że w Holandii gość, sąsiad zadzwonił po policję, dlatego że sąsiad zostawił na chwilę włączony samochód na podjeździe. Dzisiaj siedzimy w samochodzie, czekamy na kogoś. Jeżeli nie jest lodowato, to się zastanawiamy włączyć czy zostawić włączony, bo to nie wypada. To jest zmiana paradygmatu. No i teraz ktoś może zadać pytanie, po co o tym mowa? Zostawiam ten temat, za chwileczkę nam się przyda. Turbulencje. Żyjemy w świecie turbulencji. W jaki sposób możemy odpowiedzieć na pytanie, które tutaj zadał prowadzący, kiedy dookoła dzieją się rzeczy, których być może nie rozumiemy? Sprawdźmy to, czy rozumiemy. Ja podobno zapowiedziałem, że dzisiaj będzie mowa o duchu, bo ta Kasia rysowała ducha, którego nikt nie widział. Pytanie brzmi, czy nasze doświadczenie pozwala nam tego ducha zobaczyć? Doświadczenie jest jak grzebień, który dostajemy, jak już jesteśmy łysi. To jest chińskie powiedzenie. Ktoś się może obruszyć, nie mam na myśli tych, którzy nie mają włosów. Podobno są bardziej sprawni. Pytanie teraz brzmi takie. Kiedy skończą się te turbulencje rynkowe? No i oczywiście chcielibyśmy na nie odpowiedzieć i każdy z nas czeka na to, aż się skończy wojna w Ukrainie. Oczywiście ze skutkiem wiadomo takim, jakbyśmy chcieli. Ta pandemia, żeby się skończyła, tu słyszymy, że znowu jest jakiś nawrót i tak dalej. Jesteśmy zmęczeni. Chcielibyśmy, żeby w tym momencie tak to wszystko trochę osiadło i wreszcie jakoś tak normalnie po staremu prowadzić. Dzisiaj dowiemy się rzeczy bardzo trudnych. Trudnych dlatego, że dowiemy się pewnych kwestii, które są niedyskutowalne, o których się nie mówi, bo dziennikarze nie mówią o tym. Dziennikarze mówią o tym, że dziecko wypadło z piątego piętra, ktoś się gdzieś tam zabił i tak dalej, no bo to są nośne tematy. Ale o tym, co pomoże nam i naszym dzieciom, i o tym, że pytanie o to, co się będzie działo za 3 lata, jest dzisiaj takie trochę z fusów, bo nikt nie planuje na dłużej niż 2 lata.
takim rozumieniu czysto biznesowym, bo nie wiemy. Przyjrzyjmy się temu. Wyobraźmy sobie, że to jest gość, który pływa między Chile a Argentyną wokół przylądka Hor. Wyobraźmy sobie, że ten gość płynie w sztormie. W kategoriach Bałtyku tam jest sztorm cały czas. Pytanie brzmi, czy on może ogarnąć sztorm. Może? No nie. Może tylko ogarnąć siebie, statek, załogę. I wyobraźmy sobie, że w 253 dniu on wychodzi na pokład, bo nie szlak trafi, znowu sztorm. Co byśmy o nim powiedzieli? No, że mu trochę odrąbało, nie? Jak to jest? Sztorm? Przecież, człowieku, ten sztorm jest tam cały czas w kategoriach Bałtyku. I my trochę się tak zachowujemy teraz. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy informacji, które są fundamentalne. Nie mamy informacji, że żyjemy w trzeciej katarakcie, która jest niczym innym jak trzecią w ostatnim tysiącleciu największą zmianą mentalną, jaką ludzkość przechodzi. Ktoś z was o tym słyszał? Wyobraźmy teraz sobie, że ten gość trafia na następny sztorm, który nakłada się na ten oryginalny, z prawej. Za chwilę ładuje z lewej, następny. Za chwilę następny z tyłu. Za chwilę następny z przodu. Nagle wybucha wulkan od dołu i nagle od góry jeszcze jakieś tornado. Pytanie brzmi, czy ten gość może ogarnąć te sztormy? No też nie. A teraz zasadnicze pytanie. Czy on wie, co się wydarzy za 5 minut albo za 20 minut? Wie? Nie wie. Ale patrzcie się Państwo, jak zmienię pytanie, co się nagle pojawia w naszych umysłach. Ale czy wie, że się coś wydarzy? Oczywiście. Nałożenie się tylu sztormów powoduje sytuację, w której nie jest w stanie tego przewidzieć. A więc gdyby on teraz czekał na to, aż się uspokoi, to tak jakby sam pakował się w chorobę, zaczynając się od frustracji, a kończącą się na czym? No na przykład depresji. 14% Europejczyków ma oficjalnie zdefiniowaną depresję. Różne fazy. Czyli około 25-30% osób jest w różnych fazach depresji. My tego nie czujemy, bo w szkole uczyliśmy się o pantofelku i o rozwielitce, natomiast nie uczyliśmy się komunikacji, nie uczyliśmy się tego, że człowiek ma dwa systemy wewnętrzne. Przyspółczulny i współczulny. Na przyspółczulnym odpoczywa, a na współczulnym jest aktywny. I kiedy zbyt długo żyje w napięciu, no, byliście Państwo w jakiejś sytuacji, kiedy pracowaliście bardzo intensywnie przez kilka dni albo byliście w ogromnym stresie i chcieliście w końcu iść zasnąć i nie możecie zasnąć? Dlaczego tego nasze dzieci w szkole średniej się nie uczą? Dlaczego my nie wiemy, jak zasypiać? Wojsko się tego uczy, ja pracuję z wojskami specjalnymi, gdzie oni się uczą, jak zasypiać na 15 minut, kiedy dookoła strzelają albo jest ogromny stres. Ale my takich rzeczy się nie uczymy. Popatrzmy się teraz, co się dzieje wokół nas. Bo żebyśmy my mogli w sposób logiczny i taki, który będzie oparty na konkrecie, powiedzieć, dobra, to jak będziemy działać, to musimy to rozumieć, co się dzieje. Nie opowiadać sobie bajek, że coś się uspokoi, bo się nie uspokoi. I zaraz Państwo zobaczycie dlaczego. To jest tranzystor z lat 70. Zamienił jakieś tam lampowe urządzenie. I teraz jest pytanie. To jest układ scalony, powiedzmy 50 lat później. Wstawcie sobie Państwo do głowy liczbę, która określa, ile tranzystorów w takiej płytce, w układzie scalonym mieści się dzisiaj. To znaczy nie fizycznie, tylko pojemność. No, niech ktoś rzuci jakąś liczbę. Ktoś jest odważny? Milion. 3 miliardy. Ktoś jeszcze? Pomyślmy sobie, niech każdy liczbę pomyśli dla siebie. To popatrzcie się, proszę Państwa. Wafer Scale Engine 2. 2600 miliardów takich tranzystorów. Pytanie brzmi, czy nasz umysł to ogarnia? Ba, czy my mamy systemy, które powodują, że drożność wszystkiego jest jednocześnie obszarem niekontrolowanym? Popatrzmy się teraz na to. Ta kropka to jest ta sala i jest rok 1980. Ta sala reprezentuje ilość bitów informacji, którą ludzkość wyprodukowała w 1980 roku. To jest symbol, to jest ta sala. Ile sal w 2022 roku musimy wymienić jako ekwiwalent ilości bitów informacji? To ile mówimy lat? 43 lata później. Rzućmy liczbę. No teraz nam łatwiej po tych miliardach, nie? Teraz możemy poszaleć. Jedziemy. 2 do potęgi 42. A brawo za poczucie humoru. A proszę Państwa, ile? W Polsce, pi razy oko, mamy 200 milionów takich sal. O, to jest coś takiego. To już jest 10% tego, co ludzkość wyprodukowała w 2022 roku. Oczywiście w przybliżeniu. Czyli 10 Polsk, inaczej cała Europa.
Pytanie brzmi, czy jesteśmy na to przygotowani? Odpowiedź na pytanie, kiedy te turbulencje się skończą, jest bardzo jednoznaczna. Nie skończą. Nie stój w kolejce do sklepu, do którego nikt niczego nigdy nie przywiezie. Proszę Państwa, wrócicie do domów i będziecie zaskoczeni, bo ten przekaz, który Wam daję, będzie przede wszystkim przenosił się na Wasze życie osobiste i dzięki temu będziecie móc wdrażać to w firmach. Pytanie brzmi, czy Wasi podopieczni o tym wiedzą? Czy warto im to przekazać? To jest trudne z jednej strony i pytanie brzmi, no cwaniaku przyszedłeś, wygarnąłeś nam teraz, że będzie rozgwiździaj i co dalej? Mam tę śmiałość, że pokażę Wam dzisiaj inżynierię i mechanizmy, które pomogą nam, żeby w tym się odnaleźć. Tego nie przeczytacie w gazetach, na studiach być może będą tego uczyć za 10 lat. Ale na sali są ludzie, którzy już przeszli ekstensywny proces edukacyjny, tu wśród Was, którzy to, o czym mówię, wiedzą, znają, ba, w firmach wprowadzają. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, pomyślcie o najbliższej jakiejś osobie ze swojej rodziny. Najbliższej. Może nie być z rodziny. Każdy myśli w głowie. Imię, nazwisko tej osoby. I teraz wyobraźcie sobie, że ona stoi w kolejce do sklepu. Widzicie? Tak patrzymy sobie tutaj, jak ta wieża jest. Patrzymy gdzieś tam, tu w Kielcach jest sklep i stoją nasi. Czekają. Czekają w sklepie, bo przywiozą. No, ja wiem, że młodzież nie wie, co to jest kolejka. Znacie definicję kolejki tak w ogóle? Poważni ludzie nie znają. Nie, ja nie wiem. No, ludzie, to jest socjalistyczne podejście do sklepu. No, proste, nie? Uwaga. I teraz wypatrzycie na tą kolejkę i znacie logistykę i znacie sytuację na rynku i wiecie, że nikt nigdy tam do tego sklepu nie przywiezie tego, na co czekają. Jakiego rodzaju uczucie będzie się budowało w tych ludziach, którzy stoją? A to są właśnie najbliżsi. Słucham. Nadzieja, tak? A w pewnym momencie? Frustracja. A po frustracji? Gniew, a później depresja. Ok? Oczywiście my przedsiębiorcy bardzo nie lubimy słuchać. Depresja, co ty to dla mięczaków? No, mam do czynienia z tysiącami przedsiębiorców. Pamiętaj, zawsze się znajdzie coś, co cię przeskoczy. Pokora jest fundamentem rozwoju. Proszę Państwa, trzeba pójść i powiedzieć wszystkim. Nie czekaj na to, że się zmieni sytuacja rynkowa w rozumieniu, że się zmienią turbulencje. Żyjemy w chaosie od zarania dziejów, ale tego żeśmy się nie uczyli. System kościelno, przede wszystkim militarny, uczył nas liniowości. Wszystko było jedno. Jeden król, jeden cesarz, jeden car, jeden papież. Wszystko ma być jedno, jedna doktryna i masz po niej iść. Dlatego my jesteśmy odmózgowieni, jeżeli chodzi o szukanie rozwiązań. My bardziej kombinujemy niż szukamy rozwiązań, bo my nie szukamy zmiany paradygmatu. Dlatego przed chwileczką ze sceny słyszałem, wcześniej ktoś mówił, że dalej wiele osób postępuje po staremu. Dlatego wiele firm dzisiaj ma kłopoty i będzie miało coraz więcej. Na szczęście sukcesja bardzo często powoduje, że idziemy do przodu. Oczywiście Polska jest w zupełnie innej sytuacji niż Europa Zachodnia. Europa Zachodnia dzisiaj jest najbardziej zacofanym obszarem na świecie, jeżeli chodzi o rozwój. Tam nikt się w praktyce nie rozwija. Wiedza statystyczna twoja jest nieporównalnie wyższa, jeśli chodzi o zarządzanie, negocjacje, sprzedaż, niż człowieka z Niemiec, Francji czy z Danii. Myślę, że to Państwo już doskonale wiecie. To z czegoś wynika, ale to wynika z braku pokory. A nam tej pokory już tak bardzo nie brakuje, jak właśnie im. Natomiast to nie znaczy, że nie powinniśmy wrócić do siebie i powiedzieć sobie zaraz. Przecież ta wielka ilość zmian, która następuje, ten przepływ informacji jest nieopanowany. Wiecie, co jest największym zagrożeniem w najbliższym czasie? Są 4 kraje, które oficjalnie mówią, że pracują nad komputerem kwantowym. Rosja, a Stany Zjednoczone, Chiny i Anglia. Oczywiście, nasze Wielka Brytania, ale oczywiście nie wiemy, kto jeszcze pracuje. To jest miliardy więcej mocy przerobowej niż komputery dzisiaj. W momencie, kiedy ktoś tworzy pierwszy komputer kwantowy, automatycznie znikają wszystkie zabezpieczenia, jakie żeśmy dzisiaj zbudowali, bo moc przerobowa takiego komputera rozwali absolutnie wszystko. To na przykład dzisiaj jest zagrożenie. Oczywiście to nie znaczy, że mamy przyjść do domu i zacząć drżeć, ale musimy mieć tę pokorę, żeby sobie powiedzieć, dobra, to co się dzieje dalej? Jak się mogę do tego przygotować? Nie przygotuję się tak, że powiem luzik, ale przygotuję się tak, że przynajmniej powiem, zrobiłem na tyle, ile mogłem, żeby to zrobić. Popatrzcie się teraz, pokażę Wam inną perspektywę, żeby poprawić Wam humor. Lubimy takie środowisko? Nie lubimy. A teraz Wam pokażę, że wszyscy je polubicie. Za chwileczkę każdy powie, że je wybierzecie jako stabilność. Ja jako negocjator zawodowy mam ponad 800 międzynarodowych negocjacji. Ja żyję w trzech światach. W świecie polskim,
Oczywiście przede wszystkim, bo jestem Polakiem, w świecie amerykańskim nie spędziłem 20 lat oraz w świecie przede wszystkim Dalekiego Wschodu jako negocjator, to ta kultura dała mi możliwości, dzięki temu mogę negocjować, mogę wam mówić o tych rzeczach. Jak ja prowadzę zajęcia dla grup międzynarodowych różnego rodzaju, no to jak ja rysuję linię prostą, jakieś etapy i tak dalej, to Chińczycy, Malezyjczycy, Japończycy to patrzą na mnie jak na zjawę. O czym tu gościu mówi? Co to w ogóle za teoria? Ale kiedy mi pokazuje coś takiego, oni mówią, no właśnie, no teraz rozmawiamy o realiach, bo to jest nasze środowisko, w którym żyjemy. I jest. Ale dzisiaj to definiujemy, bo czujemy, że jest chaos. Chaos był zawsze. A nam wbito do głowy, że możesz sobie poukładać swoją rzeczywistość. Jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, zbuduj plan. Tak? Drugie powiedzenie. Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim, bo plan jest tylko punktem odniesienia, żeby wiedzieć, o ile zbaczam, o ile odchodzę, z czego rezygnuję i co w związku z tym uzyskuję, po co to robię i tak dalej. Znowu pokora. Na 100 planów, które żeście zbudowali, w których braliście udział, ile żeście zrealizowali w 100%? Odpowiedź brzmi 0. 80% w 20%, a 20% w 80%. To jest normalność. Ale patrzcie się. W momencie, kiedy mamy kociokwik, bo to, co się dzieje dzisiaj, to jest takie odzwierciedlenie różnych sytuacji z ostatnich 3 lat, prawda? A teraz popatrzmy na to środowisko. I teraz pomyślcie sobie o tej osobie, co stała w kolejce, najbliższej. I ta osoba stoi na tej linii. Pod tą linią jest przepaść 2 km. Na tej linii jest drugie środowisko, to pod spodem jest spadanie. Tu jest drugie środowisko, ktoś idzie po tej linii, tak? A tu jest to środowisko, trzecie. W którym byście chcieli, żeby ta twoja osoba się znalazła w tym momencie? Że była najbezpieczniejsza. No oczywiście. I nagle widzimy, aha, czyli chaos wcale nie musi nas straszyć. W ilu miejscach mamy się chwycić? W jednym? Mogę odpaść. W dwóch? Dźwignia może wyrwać, ale już jest lepiej. A w trzech? W trzech ten układ trójwymiarowy, nieliniowy powoduje, że mam największe szanse przeżycia. Dlatego dzisiaj, kiedy występuję przed tysiącami różnych przedsiębiorców, dlatego, że jestem zapraszany, bo wszyscy łakną tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak się zachować w tej całej sytuacji. Jak nie postradać, albo jak nie zapędzić się, albo jak nie powstrzymać się przed czymś, co powinienem zrobić. Odpowiedź mi bardzo prosta. Musisz zawsze budować 3 nogi. To się nazywa opcjonalność w tak zwanej antykruchości, o której pokażę. A co na to natura? Kochani, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, co na to natura? Dlaczego natura nie ginie? Ona się rozwija. No, jest bardzo prosta sprawa. Mianowicie, popatrzmy się na jedną składową. 80-20. Prawo Pareto, które doskonale znam. Ono mówi następującą rzecz, jak wrócisz dzisiaj do domu i popatrzysz się, no dzisiaj, no nie wszyscy wrócą, bo jesteście tutaj na targach, ale jak wrócicie za kilka dni do domu i patrzycie na swoje mieszkanie, to zdacie sobie sprawę, bo przypomnijcie sobie, że 80% czasu chodzicie jedynie po 20% powierzchni waszego mieszkania, a 20% czasu chodzicie aż po 80%. Logiczne. 80% efektów naszej pracy pochodzi z 20% naszych działań. Wszyscy to znamy, cała masa firm z tego korzystała. Niestety, tu dzisiaj nie działa. Kiedy zacząłem pracować kilkadziesiąt lat temu, już kilkadziesiąt, nad odpowiedzią na pytanie, dobrze, jak sobie w tym wszystkim dawać radę, zdałem sobie z tego sprawę, że prawo Pareto jest święte, ale z drugiej strony jest zbyt szerokie. No bo 2 miliardy sal, 10 Polsk, to ile to jest 20%? Jaka to różnica, czy 100, czy 20? I tak tego nie ogarnę. Okazuje się, że na dwóch kontynentach dwóch gości zaczęło nad tym pracować. Jeden w Stanach Zjednoczonych, jeden w Polsce. I okazało się, że jest takie pojęcie jak 80, 80, 20, 20. Jest takie 4% tego, co robimy, co decyduje o 64% efektu. Wow, jeżeli mam coś takiego, jestem w stanie to odnaleźć, to już jestem do przodu. Mogę się skoncentrować na tych 4%. Ale gdzie to znaleźć? A ja dowalę jeszcze bardziej do pieca. Ale jeżeli wyciągniesz 80% z 64, to jest w przybliżeniu 51,5 oraz 0,8, czyli 1%. Jest taki 1% tego, co robimy, co decyduje o 50%. I w Polsce są już setki tysięcy osób, które to znają i pracują na tym modelu. Jest takie pytanie, ale jak to znaleźć? I tu wam powiem jedną rzecz ciekawą. Tu wasze doświadczenie pomoże. Ale jak wasze doświadczenie każe wam ogarniać sytuację, to leżycie i kwiczycie. Bo zająć się wszystkim, to zająć się niczym. Dlatego fundamentalnym prawem, opartym na tak zwanym potrójnym prawie Pareto, jest prawo, które mówi, czym większy chaos, tym większa koncentracja. A to nie jest intuicyjne dla nas. Nie jest. Myśmy się tym nie wychowali. My chcemy ogarnąć. Wiesz co, przyjedź na targi, albo przyjedź tu na wystąpienia, na zobacz, idź na networking, zobacz. Nie mam czasu. Muszę ogarnąć swój biznes. Muszę zrobić to. Dobra?
To żeśmy się tego nauczyli. To teraz robimy sobie ćwiczonko. Popatrzcie się. To jest tak zwana macierz czasu. Time matrix. Nie matrix, bo to od metrów, tylko matrix. Macierz czasu. I w tym momencie mam tak. Pilne i niepilne, ważne i nieważne. Pierwsza ćwiartka, muszę odebrać dziecko z przedszkola, muszę z nim pojechać do lekarza. Pilne, ważne, duży klient dzwoni, muszę ratować sytuację, coś się przewraca. I tak dalej, i tak dalej. Nieważne, a pilne, dzwoni koleżanka, zaczyna do mnie mówić. Ja sobie zaplanowałem czytać książkę, bo chcę odpocząć, a ona mówi, wiesz, i zaczyna ci opowiadać. Nie masz asertywności, żeby powiedzieć, kochana, jestem teraz bardzo zajęty, zajęta. Czyli coś jest pilne, na przykład wasze telefony teraz na sali są niczym innym, jak trzecią ćwiartką. Abstrahując z tego, że to jest brak szacunku do innych, to jednocześnie, bo też widzą, że jesteś na telefonie, oczywiście ktoś powie, no jak nieciekawie goś mówi, no to otwieram telefon. Ale to jest wbrew pozorom trzecia ćwiartka. Bo to jest coś, co mi się wydaje, ja powinienem różne rzeczy zrobić. Guzik, prawda. Koncentracja w tym momencie to jest złapanie tych rzeczy, dzięki którym twoja refleksja będzie głębsza. A jak nie złapałeś, prezentacja będzie dostępna. Popatrzmy się teraz na ćwiczenie. Co robimy? Wyobraźmy sobie, że te krateczki to są rzeczy, które muszę zrobić. Tych rzeczy jest na 24 godziny. Czyli nie zrobisz, bo masz 10 godzin do dyspozycji. Nie zrobisz. Ale tak twoje życie wygląda. Czy ktoś na sali ma tak życie zrobione w firmie, wszyscy gonią, jest tego nawał i tak dalej i żyjemy jak w takim amoku? No za 3 osoby pewnie są, nie? Ręka do góry, kto jest w takiej sytuacji, może powiedzieć, że tak jest. Tylko gramy z sobą w uczciwość, ręka do góry. Kto się czuje wielokrotnie w takiej sytuacji? Jedziemy. No, ja to zawsze mówię sralis, mazgalis, referendis, duptis po łacinie. Się wychowałem w Krakowie, przyjeżdżałem koło Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kochani, tu nie ma ściemy. Każdy z nas kulturowo w czymś takim tkwi, w jakiej skali. Ręce powinno podnieść 80% osób, ale nie podnosi. Dlaczego? Trzeba być odważnym, żeby spojrzeć prawdzie w oczy, nie? Okej, facet jest bezczelny? Tak, dlatego pracuje z tyloma firmami, bo nie boi się powiedzieć pewnych rzeczy. Albo konkret, albo ściema. Jedziemy. Proszę bardzo, łączymy się w pary, w trójki, szybciusieńko. Obracamy się do kolegi, koleżanki, jak nie znamy, podajemy dłoń, dzień dobry, jedziemy. Bach, 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 bach. Już nie ma udawania, że jestem guru, albo że jestem niedostępny. Jedziemy. Wy przyjeżdżacie do firmy i testujecie waszych handlowców? Wy przyjeżdżacie do firmy i wymagacie od waszych ludzi? Najpierw wymagajcie od siebie. Jedziemy, mamy? Proszę bardzo, jeżeli tak wygląda moja rzeczywistość i nie mogę już delegować, bo delegowałam wszystko, jak się zająć tym tematem? Jaką inżynierię, strategię przyjąć, żeby pozbyć się tej sytuacji życiowej, że non-stop gonię? Proszę bardzo, pogadajcie między sobą, ustalcie, a ja wam zaraz powiem. Macie 2 minuty. Jedziemy. Tu jest konkret. Ok, przerwijmy na moment. Posłuchajcie. National Sales Congress, sami zawodowcy, a 500 osób we Wrocławiu. Zadałem to pytanie i testowaliśmy. Ludzie odpowiadali, tu nie będziemy tego robić, nie mamy na to czasu. Zgadnijcie, kto dał dobrą odpowiedź. Ile osób? 0. Większość z was nie odpowie poprawnie. Ale nie mówię, że nie odpowie ktoś. Ale szansa, że odpowiecie, jest minimalna. Dlaczego? Ponieważ taki jest nasz paradygmat. Bezczelny facet? To sprawdźmy. Ja nie będę was o to pytał, bo nie mam jak w tym momencie. Ale sami sobie odpowiedzcie. Wiecie, po co was dałem w pary? Żeby nie było ściemy. Spojrzyjcie sobie w oczy i razem sobie odpowiedzcie na pytanie. No to pogadajcie jeszcze minutkę. Rozwiązanie. Jak rozwiązać, żeby tak wasze życie nie wyglądało? Jedziemy. OK? Dobra, wystarczy. Już żeśmy coś stworzyli i tak dalej, a doświadczenie jest jak grzebień. Pamiętamy, jak jesteśmy łysi. Był taki Benjamin Franklin, który powiedział, że doświadczenie jest najgłupszym nauczycielem, najdroższym, on różnie to mówił. Ale niektórzy potrafią się uczyć tylko od niego. Tylko on tam dodał idioci. Ja nie mówię, że jesteście idiotami, bo nie jesteście. Sam fakt, że tu jesteście, oznacza, że czegoś chcecie, że idziecie do przodu. Ale teraz jest pytanie, jak faktycznie jesteśmy otwarci? Ile mamy pokory na to, żeby się zmieniać? Żeby nie popełniać błędu Europy Zachodniej, która już jest przegrana. Prawie 50% gospodarki niemieckiej jest na skraju bankructwa. Wiecie o tym?
jest niewypłacalna. Uważajcie bardzo na małe i średnie firmy. Duże firmy to jest 10% tylko. I one w większości też nie są niemieckie, tylko już są międzynarodowe. Technologia niemiecka dzisiaj jest postrzegana jako zacofana. Nikt nie traktuje tego już poważnie. Nie mówimy o wielkich firmach, bo to są koncerny, które są międzynarodowe. Nawet jak na sali są osoby z tamtego obszaru, to powiem wam, ci, którzy mają oczy otwarte, nigdy na mnie nie są źli. Patrzą i mówią, Krzysztof, coś w tym jest. I teraz popatrzmy. Otóż, to znamy. Odpowiedź jest następująca. No, ktoś chce powiedzieć? Co robimy? Kto miał na sali taką odpowiedź, że segregujemy te rzeczy, robimy z tej pierwszej ćwiartki cztery ćwiartki. Przerzucamy do następnej. Ktoś miał? Ręka do góry. No, to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, bo to was już dobije zupełnie. Tak? A większość osób miała taką odpowiedź. Tak? Słuchajcie, tu nie ma się na co obrażać. To jest zbyt trudne, mimo że jest tak cholernie proste, że jak teraz wam to powiem, to powiecie, kurczę, ale to, co działa, musi być proste. Dlatego nie będę wam opowiadał pierdół, nie będę wam wyliczał tutaj 27 podpunktów. To musi być punkt. Nazywa się to shifting to the second quadrant. Wy skupiliście się na tych klockach. Nie wolno się skupiać na klockach. Czym bardziej będziecie się skupiać na bieżące, tym jej będzie jeszcze więcej. Kropka. Słyszymy? Jeszcze raz. Czym bardziej będziecie się skupiać na gaszeniu pożarów, będzie ich więcej. Steve Jobs powiedział, nie jestem tak dumny z tego, z czego zrobiłem, jak jestem, znaczy równie dumny jestem z tego, co zrobiłem, jak z tego, z czego nie zrobiłem, potrafiłem zrezygnować. Otóż mamy się skupić nie na tych ćwiartkach, nie na tych klockach, tam następne czekają w kolejce, tylko mamy się skupić na tym, że jak mamy poniedziałek, które środa, czwartek gasiliśmy, piątek pożary, wybieram, oczywiście ja to pokazuję, jakby żeby łatwo było sobie to zobrazować, wybieram czwartek i mówię, w czwartek w ogóle nie gaszę pożarów. Co robię? Przenoszę czas, czyli siebie do drugiej ćwiartki i zabieram się za rzeczy, które będą powodować, że tych klocków tam nie będzie. Ale żeby to zrobić, muszę mieć odwagę i siłę, żeby powiedzieć, niech się schajcy, niech się spali w tym czasie, bo i tak się spali. I uprawiamy ściebę pod tytułem, no przecież się staramy. Proste? Ale trzeba mieć odwagę i powiedzieć, zostawmy to. Trudno, niech się spali. Oczywiście, co zostawimy w ten czwartek? No nie najważniejsze rzeczy wśród tych wszystkich. Odpowiedzią jest, ja muszę poświęcić czas na coś innego. Gdzie wy teraz jesteście? W której ćwiartce? Przecież moglibyście teraz zasuwać, robić to, co robicie w firmach. Sprzedawać, budować i tak dalej. A jesteście tu. Dlaczego? Bo ten konkret, po moim spotkaniu, tam jest networking. Tam powinniście mieć full taki... takie uderzenie pod tytułem spotkajmy się, podchodzi do osoby, której nie znasz. Czym się zajmujesz? My tego nie mamy kulturowo. Albo jesteśmy zbyt dumni, albo się, co ja będę się tam otwierał do kogoś. Uwaga. Ok? To jesteś bardzo zajęty? Super. No jakoś leżał, nic nie robił. Kiedyś przyjeżdżam do jego gościa i mówię do niego, wiesz co? Bo mnie zaprosił w Lublinie. Super gość. I ma fabrykę dużą. Ja po półtorej godziny mówię, wie pan co, bo jeszcze na pan byłem, teraz się przyjaźnimy i tak dalej. I on mówi, wie pan co, ja myślę, że pan nie jest gotowy na zmiany. Jak to nie jestem gotowy na zmiany? Nie, no bo cokolwiek rozmawiamy, to pan mówi, że tu ma pan problem, ale pan już właściwie to wie, jak to rozwiązać. No to co ja mam zrobić? Nic. No to coś stanie. No ja poczekam, jak pan tak w dupę dostanie, że pan wróci do mnie, bo już pan będzie wiedział, że to nie działa. Czyli czym szybciej pan w dupę dostanie, tym będzie lepiej. On się rozśmiał, mówi, nie, no ale coś mogę zacząć. Mówi, niech pan zacznie edukację. I to zrobił, bo to jest Polak. On się nie obrazi. Polacy są niesamowici. My mamy tendencję narzekania na siebie. Polska jest wyznaczona, nie wyznaczona, tylko jest określona już bardzo jasno przez gremium światowe ludzi, którzy patrzą, co się dzieje, jako jeden z dwóch krajów najbardziej dynamicznie się rozwijających. Poczytajcie sobie George'a Freemana 100 lat później. Pięć krajów jest wymienionych, na okładce jest napisane. New World Powers. Japan, India, Turkey, Poland and United States. Dziwne, ale jak jesteśmy w lesie, widzimy drzewa, nie widzimy lasu. Ja mam okazję widzieć wiele lasów. Dlatego przychodzę do was, patrzy się mnie serducho, bo jak sami się dołujemy. Nie jesteśmy narodem wybranym, ale robimy niesamowitą robotę. Tylko, że musimy zacząć się zmieniać. Jak bardziej niż się zmieniamy. Jak do ciebie to jeszcze nie doszło, to popatrz się dalej. To ci ułatwię to. Posłuchajcie. Drugi element, oprócz koncentrowania się, to jest element, a przeskoczyłem trochę, następujący. Który
które morze na świecie jest najbardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o prądy morskie porywające ludzi? Czy ktoś wie? Jest takie jedno morze wymieniane na całym świecie. Bałtyk. Dlatego, że tam, jak jest przypływ morski, woda w pewnym momencie chce wracać, nie ma jak, to żłobi takie 2 metry przy brzegu, prawda, jak jesteśmy nad morzem, takie zawsze są, po kolana, a później jest płytko i dopiero później schodzi w dół. No, morze się kotłasi przy brzegu i w pewnym momencie przebija się dołem, nie może, bo jest płytko, górą. Jest to tak zwany prąd strugowy, po angielsku rip current. Rest in peace. To się na nagrobkach pisze. Tak jest nazwany. Prąd strugowy. On wybucha nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy, dlatego jest tak niebezpieczny. A kto przy brzegu zazwyczaj jest? I teraz jak mamy się ratować? Mamy się ratować poprzez to, że, no właśnie, mamy 2 metry do brzegu, tak? Jesteśmy tu, porywa nas prąd. W którym kierunku mamy tendencję się rzucać? No do brzegu, bo jest najkrócej. Okazuje się, że to jest najgorsza droga, jaką możemy wybrać. Dlatego, że i tak się nie uratujemy, tylko się zmęczymy. Jeżeli mamy się utopić, to tym bardziej się utopimy, bo będziemy zmęczeni. W którym kierunku trzeba iść? No tu nie pójdę do przodu, ale wyobraźcie sobie teraz, że zawsze trzeba iść z prądem. Zawsze idziemy do przodu z prądem, 40 metrów, płyniemy z prądem, bo prąd nas unosi, nie męczymy się. I co robimy dalej? W pewnym momencie się rozpędzamy i odbijamy się w lewo albo w prawo. Podkreślam, bo mogą być różne elektoraty, jak to mówi jeden ten, że nie w lewo i w prawo naraz, tylko jeden z kierunków trzeba wybrać. No, śmiejecie się. Wiecie, jak są prezesi wybierani? Ile tu jest prezesów, dyrektorów na sali? Słucham. No chcecie się dowiedzieć prawdy? No słuchajcie, no ile? Ręka do góry. Ile tu jest szefów, dyrektorów i tak dalej? No wszyscy, nie? Jak się wybiera prezesów? No, ja też jestem prezesem, w związku z tym, słuchajcie. No, pada pytanie na sali. Kto się zna na logistyce? No to Karol się zna. Kto się zna na administracji? No ten się zna. Kto się na sprzedaży? Ten się zna. Kto się na tym? Ten. Kto został? Co, nie wiedzieliście tego? Zresztą jest taka słynna historia, jak facet wchodzi do sklepu z papugami i chce sobie kupić papugę, nie? Szuka jakiegoś takiego przyjaciela niezależnego i wchodzi 300 zł, 800, 3000. A co ta papuga za 300? Proszę pana, ona jest po prostu bardzo przyjemna, uczy się jednego słowa na miesiąc i tak dalej. I tak samo tego, nie? No to za 800 to co? O, proszę pana, jedno zdanie na z tego. Ale ona ma jedną rzecz, jest przyjemna w towarzystwie i tak dalej. Ale ma jedną rzecz, jest ma zajerze z tą jaką? Jak poje jej pan godzinę, pana obudzi. Nie musi pan budzika, jej się nie myli. Panie, to ta za 3000 to co potrafi? I ta za nic. Ale, nie, ale ta za 3000. No mówię panu, ona nic. No jak tu nic? No nic. No to dlaczego kosztuje 3000? Bo tamte dwie mówią do niej szefie. Proszę państwa, popatrzcie się teraz. Tu są 2 metry do brzegu, to są 2 metry, a tam jest 40 metrów z prądem. Następnie 10 do boku, jak się odbije i 42 z powrotem. 92 metry versus 2. Pytanie brzmi, która z tych dróg jest krótsza? Dobrze się zastanówcie. Pierwsza, dwumetrowa, czy 92-metrowa? Słucham. Która? Pierwsza czy druga? I to jest zmiana paradygmatu myślenia. Ja pochodzę z trochę innego świata, oprócz tego, że się urodziłem w Polsce. Dlatego ludzie są na mnie wściekli, mimo że się urodziłem bardzo dynamiczny, bo taki mam charakter i jestem niecierpliwy z natury. Ale ludzie są wściekli, jak mnie poznają. Ludzie znają mnie tutaj na sali, sporo osób. Mówi, ty, mi krw zalewa, ta twoja francowata cierpliwość. Dlaczego? Bo ja w DNA wiem o tym, że nielinearność się kalkuluje bardziej. Co to jest nielinearność? To jest zrozumienie, że skuteczność nie jest funkcją czasu ani metrów, tylko funkcją nielinearności. Każde działanie bezpośrednie. Reklama dzisiaj nie działa. Ludzie nie mają reklamy zaufania do reklamy. Poza mnie jest tak dużo. A ile firm wciąż opiera się na reklamie? Co to jest content marketing? Czy wy tym żyjecie? Za chwileczkę wam to pokażę. Jak zareaguje twój podopieczny? Jedziemy. Proszę bardzo. Czy na pewno dowiedzicie się na czas? Proszę bardzo, w parach odpowiadacie sobie na pytanie. Jedziemy, macie minutę. Jak odpowiecie? Klient was pyta, czy na pewno dowiedzicie się? W rękach ma kontrakt, ale jeszcze się upewnia i mówi, czy na pewno dowiedzicie się na czas. Jedziemy, rozmawiamy między sobą. Wracam. Co odpowiecie? Tak. Kochani, jeżeli wy nie potraficie odpowiedzieć na pytanie, to czego wymagacie od waszych handlowców? Kto odpowiedział tak oczywiście? Ręka do góry na sali. Ale gramy. Tak? Wiecie, jaki to jest komunikat? Ty głąbie skończony.
Masz kontrakt w ręku, ja wiem, a ty nie wiesz. Ty idioto. Tak nie wolno. Zadajcie mi pytanie chórem. Czy na pewno dowiedziecie na czas? Czy cztery? Czy na pewno dowiedziecie na czas? Proszę pana, pyta pan mimo kontraktu w ręku, dlatego że najprawdopodobniej miał pan niedobre doświadczenia w przeszłości, zwłaszcza że dzisiaj przy zerwanych łańcuchach dostaw, no nic nie jest pewne. Gdybym panu odpowiedział na to pytanie, tak dowieziemy, byłoby to mało wiarygodne. Dlatego odpowiem panu następująco. Są dwa powody, dla których wiem, że dowieziemy w tym wypadku na czas. Jeden powód to jest taki, że mamy to w magazynie w Berlinie. I druga sprawa, mamy takie zabezpieczenie, że na odcinku 2 godzin jazdy zawsze mamy dwie ciężarówki, które czekają za nadrzut, bo mam taką umowę z firmą logistyczną. Dlatego w tym wypadku powiem panu, że dowieziemy. Kto tak odpowiada? Ile to trwało? Ktoś powie, ale to takie gadanie. No, dlatego w Europie statystyki pokazują, że między 5 a 12% handlowcy mają skuteczność. Ja teraz się odezwę po amerykańsku. Nie po polsku. Polacy tego nie lubią. I wy to zakwalifikujecie jako bufonada. Ale ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mam więcej pokoju, się wydaje. Nigdy nie zszedłem poniżej 85% skuteczności. Dlaczego? Nie dlatego, że jestem taki inteligentny. Tylko jak wy macie siekiery, a ja mam piłę łańcuchową, to nawet wasza inteligencja, która mnie przekracza wielokrotnie, w niczym nie pomoże. Popatrzcie się, jak wygląda piła łańcuchowa. W Polsce tę wiedzę ma już ponad 500 000 osób. Niektóre z nich tu siedzą. W Europie Zachodniej to są promile. Dlatego zdobywamy coraz więcej. Ale wciąż nam jest potrzebna pokora. Jak odpowiedzieć na pytanie, ja już mam dostawcę, z którego jestem zadowolony. Ktoś się spotyka z takimi tematami? Ktoś ma takie tematy? No, śmieszne pytanie do was, tak? Każdy się na to naraża. Jak odpowiedzieć? Proszę bardzo. Siedzi wasz handlowiec, mówię, ja już mam dostawcę. No, to ja, no. Nie, dobrze, no, ale wy też macie dostawców swoich. Co wasz handlowiec by odpowiedział? Macie odpowiedź? No to pogadajcie między sobą. Minutkę, proszę bardzo. Co byście odpowiedzieli? Daj radę. Kochani, to jest tak, przecież pewnie często takie sytuacje zdarzają. No to jak reaguję? Przecież to powinniśmy mieć w małym palcu, nie? No, bardzo często jest taka reakcja, no to się bardzo cieszę. Z czego się cieszysz? Że on ma świetnego dostawcę? Nie mów, się cieszę. Możesz powiedzieć, proszę pana, to dobrze, co słyszę, dlatego że ja wiem, kto jest pana dostawcą, to jest nasz godziwy konkurent. On nie psuje rynku. W tym sensie to dobrze. Oczywiście chciałbym z panem współpracować. Jednocześnie, jeżeli pan ma kogoś, z kim panu się dobrze działo, byłoby nieeleganckie z mojej strony perswadować panu zmianę. To jest fundament zawodowej reakcji. Jakiej? W którym kierunku idę? Z prądem. Tak jak klient mówi. Ja klientowi mówię, że nie ma sensu, żebym go w tym momencie namawiał, żeby ze mną współpracował, by to nieeleganckie, bo on jest zadowolony. Chyba, że nie wiem. To jest jakaś tragedia. Ale nawet jak ten dostawca jest tragedią, a on był zadowolony, to co? Zrobię z niego głupa, powiem, ty idioto, nie potrafisz rozpoznać dobrego serwisu? I w tym momencie tamten klient, zaraz zobaczymy dlaczego, on osiada. Jemu rozlewa się oksytocyna w głowie, tak zwany hormon nieagresji. Dlatego, że jest zwolniony z odpychania. W związku z tym on już ma tendencję do tego, żeby pozostać z tobą w rozmowie. Kto z was wie o oksytocynie w sprzedaży? Witam w świecie zawodowej sprzedaży. Jestem bezczelny? To co chcecie? Żeby wam tu srali z mazgaliz opowiadał? I później powiecie, no nic nowego facet nie powiedział? Ale gdybym tylko mówił po to, żeby mówić, zastanówcie się, jakie to ma przełożenie. I gość powie, no wie pan, no tak. A ja wtedy do niego powiem, proszę pana, dlatego jeżeli już tu jesteśmy, to zadam panu takie pytanie. Ma pan dostawcę, jest zadowolony i to przyjmujemy. Czy uważa pan, że warto byłoby mieć w zanadrzu jeszcze jednego, dwóch dostawców? Nie po to, żeby oni dostarczali, ale żeby mieć sprawdzonych. Dlatego ja panu zaproponuję taką rzecz. Niech pan z nas korzysta w jednych, dwóch tematach. Mogę panu powiedzieć, w czym się specjalizujemy. Żeby pan nas sprawdził, odłoży nas pan na półkę i w razie, gdyby się coś działo i tak dalej, jesteśmy. Czy widzi pan w tym sens? Jak mówi, oksytocyna rozlewa w głowie, a rozlewa mu się automatycznie, on nie ma na to wpływu. Tak samo jak malutkiego dzidziusia widzisz i on się uśmiecha, to co się w twojej głowie dzieje? Z automatu, nawet jak obce dziecko, z automatu
rozlewa ci się oksytocyna i jesteś w błogim nastroju. I w tym momencie no, klient powie, nie, no to ma sens. Dlatego niech pan o mnie pamięta. I jest jeszcze jedna rzecz. Panie prezesie, panie dyrektorze. Są dwa tematy, o których wiem o tym, że ta godziwa konkurencja nie pracuje. To nie zaczyna być gorsza, po prostu jest nasza specjalizacja. Jeżeli pan chce, to panu powiem, o czym mówimy. Czujecie kierunek już? Ale gość z tobą rozmawia. A jak będziesz robić cokolwiek innego, to to jest takie odpychanie. Dobra, czy zdałeś egzamin, to sobie odpowiedz. I teraz jak wrócisz do firmy, zadaj sobie pytanie, czy twój handlowiec to potrafi zrobić. No, są osoby na sali, które handlowcy to potrafią zrobić. Ale ja nie ufam tej marce. Jak zareagujecie? Przepraszam, rozmawiam o konkretach teraz, czy to są konkrety dla was? Tak, czy nie? No to proszę bardzo. Klient wam mówi, ja nie ufam tej marce, a wy macie dystrybucję, nie wiem, waszej marce, czy marce, którą reprezentujecie. Na przykład, i nie lubię koreańskiego. Jakiegokolwiek. Jak odpowiem? Powiem wam, jak wygląda zawodowa odpowiedź. Jak powiem, ma pan rację. To się z nim zgodzę. A jeśli się z nim nie chcę zgodzić, bo ja uważam, że to, na co patrzy, czy jest koreańskie, czy jakieś inne, wszystko jedno, jest najlepsze na rynku. Więc powiem tak, proszę pana. Ma pan na pewno powody, dla których no jest pan zrażony do tej marki. Gdybym panu próbował w tym momencie wyperswadować, że warto jednak z tej marki skorzystać, nawet gdyby to był najlepszy gadżet na rynku, to przecież to są pana pieniądze. Jak pan ma coś kupić, a później się źle z tym czuć, to byłoby to z mojej strony niewłaściwe. I teraz dodaję tak zwany złoty most. Chyba, że dla pana to nie jest kluczowe. I gość jest ugotowany. Zróbcie taki test ze swoimi handlowcami. Jak na 10, 2 powie coś w tym rodzaju, to jesteście w super sytuacji. Powiedzieć wam, jakie są statystyki? Chyba znacie. Jedziemy. A więc popatrzmy się. Widzimy to? Co pan chce? Szklanki. Jakie? Takie. Ile? Tyle. Na kiedy? Wtedy. Sru! I oferta. Co wiem o kliencie? Nic. Czyli generalnie komunikat sprzedawcy z tej strony jest, mam cię w dupie. Mówię takie słowo, bo będziecie pamiętać. A to? To jest komunikacja nielinearna, której żeśmy się nie uczyli. Ale o pantofelku i o żywicę żeśmy się uczyli. To jest bardzo ważne. Która linia jest krótsza? No ta na dole. Nawet jak powiem o czasie, to tu osiągam efekt, a tam między 5 a 12% skuteczności. Kochani, popatrzmy się teraz. Op, coś tam przeskakuje. Jest. Rzucę teraz hasło. Bo co jest moim celem? Moim celem jest was zarazić pewnymi rzeczami, przecież nie wyedukować was w tym momencie. Zwrócić uwagę na pewne rzeczy, pokazać, że nie tylko jest nadzieja, ale jest konkret. Ten konkret przeradza się w myśleniu firm. Jak myślicie, dlaczego zarząd mnie tu zaprosił? Żebym występował jak małpa w cyrku, bo ciekawie mówię albo kawał opowie? Czy gdzieś na zapleczu tego jest jednak jakaś głębsza myśl, że może wreszcie warto przerwać stereotyp, standard, który cały czas jest takim przepychaniem. I tak świetnie sobie dajemy radę. A ile jeszcze przed nami? Co jest odwrotnością kruchości? No, słucham, ale swoim językiem pomyślcie. Co jest odwrotnością kruchości? Plastyczność. Twardość. A wiecie, że to bzdura? Ale brawo za odwagę. Przecież każda twardość w końcu pierdyknie. Zgadza się? Więc ma swoją kruchość. Zgadza się czy nie? Każda elastyczność w końcu pierdyknie, w końcu się złamie. Czyli nie jest odwrotnością kruchości, tylko jest czymś, co jest mniej kruche niż tamto. Odwrotnością kruchości jest antykruchość. I teraz patrzcie się, to powiem w chwili, po to, żebyście po to sięgnęli. Będziecie chcieli, wejdźcie na kanał YouTube. Moje imię, nazwisko, macie tam ponad 300 filmów, gdzie macie to wyjaśnione dokładnie, to jest bezpłatnie. Wysyłasz paczkę na poczcie i piszesz na niej. Proszę nią rzucać, jak się tylko da. Proszę nią poniewierać. Dlaczego? Dlatego, że w środku to, co jest, czym bardziej poniewierasz, korzysta z chaosu, nabiera energii i robi się coraz lepsze. Wy się śmiejecie, a w Polsce macie ponad 100 tysięcy osób, które wdrażają u siebie w firmie antykruchość, która składa się
z założenia. Proszę przeczytajcie. Kompletnie inny paradygmat. Zaraz, statek płynie, to zamiast mówić, kurde, jak zrobić nie utonąć, to ma takie czerpaki i mówi, przecież ten sztorm ma energię, może ją wykorzystać, mieć narzędzia, które je połkną, dzięki temu statek lepiej będzie płynął, bardziej stabilnie. Można? A to jest właśnie odwaga. I teraz zostały stworzone już narzędzia, firmy działają na świecie, no nie w Europie Zachodniej oczywiście, ale w Polsce. Już bardzo dużo firm działa jak? Co to jest antykruchość? Pierwsze, redundancja. Budujesz nadmiarowość, która jest strategiczna. Nie zapasy wszędzie. Ludzie zastępują ludźmi nadmiarowość, to jest gotówka, którą masz, bo jak przychodzą zmiany, a będą zmiany, dlaczego? Bo jest 7 sztormów naraz. Nie czekaj na to, że jak wojna w Ukrainie się skończy i pandemia się skończy, to będzie spokój. Nie, przyjdzie następna rozpierducha. Nie ma jak, bo te sztormy będą to wytwarzać. Na razie rozepchała się wojna i pandemia, ale jak ona się zniknie, to się coś innego rozepcha. Dlatego nie wolno stać w kolejce do sklepu, do którego nikt nie przyjedzie. Przestań myśleć o tym, że to się skończy, bo się nie skończy. Patrzcie, co się działo przed pandemią. Imigracja i tak dalej, i tak dalej. Już mieliśmy kociokwik, nie? Bity informacji wymknęły się spod kontroli. Więc jak my możemy kontrolować? Poprzez większą koncentrację, a nie poszerzenie. Poprzez nielinearność. I teraz mamy redundancja, strategiczna zapasowość, dlatego na przykład lean management poszło się rąbać. Jest niebezpieczny lean management. Dlatego, że jak podłoże masz takie, a masz proces zbudowany, który jest zoptymalizowany, to wszystko kicha. Co będzie potrzebne? Człowiek, który przyjdzie, będzie ratował, jak jest podłoże takie. Dopóki sztuczna inteligencja nie zostanie tak użyta, że będzie przejmować turbulencyjność i w chaosie zacznie zarządzać sprawniej niż my, być może ten komputer kwantowy pomoże, dopóty komunikacja człowieka będzie ważniejsza niż była 30 lat temu. Jest odwrotnie, bo jest dołek. I tu tylko człowiek może w sposób aktywny pomóc, dopóki nie zbudujemy systemu, który to panuje. Opcjonalność. Pamiętamy? Musisz mieć opcję. Nie możesz się oprzeć na jednym. Musisz zawsze budować trzy nogi. Nawet jak twoja jedna noga kuleje teraz, to masz zacząć budować trzy nogi. Jak to zrobię? Nie wiem ja. Polak potrafi. Asymetria. Ale jak wchodzisz w działalność, wchodź w taką działalność, że masz większe szanse zysku niż straty. Ja myślę tak jak wy. W rozumieniu ja jestem przedsiębiorcą. Ja nie jestem wykładowcą, nie jestem trenerem. Ja zarządzam firmami. Tak a propos, stworzyłem jedną z firm, która jest oparta czysto na potrójnym prawie Pareto. Setki tysięcy osób uczą się angielskiego w ciągu 3-6 miesięcy. 1/4 ludzi w wieku powyżej 60 lat. To jest nie do pomyślenia dla nas, byśmy się w szkole uczyli 3, 5, 8 lat. Jestem przekonany, że przynajmniej 15-20% osób na sali o tym wie. Bo już mieliście z tym kontakt. Asymetria? Na przykład. Dlaczego robimy wynajem, a nie leasing albo kupno? No bo płacimy premium za wynajem, ale dzięki temu mamy mobilność, tak? Jak coś się dzieje, możemy z tego wyjść. Mniej znaczy więcej, czyli potrójne prawo Pareto i nielinearność. Nie będę tego rozwijał, wiemy, że to istnieje. Przeczytajmy sobie teraz to. Zapomnijcie o tych ocenach w szkole. Niewiele dadzą waszemu dziecku. Jeżeli dziecko chce się uczyć, uczy się i tak dalej, ale przede wszystkim uczcie dzieci przyjmowania porażek. Uczcie dzieci zmienności. Nagradzajcie je za czwórki, a nie za szóstki. Jak dziecko coś kocha, pomagajcie. Jak dziecko czegoś nie znosi, powiedzcie nauczycielce, żeby się w dupę pocałowała i przestała mordować wasze dziecko i dociągać. I w momencie wasze dziecko nie będzie nigdy Norwidem albo jakąś inną szymborską, żeby ciągnąć, że miał szóstki. Pani pieprzonym obowiązkiem, pani nauczycielko, jest zadbać, żeby dziecko nie było analfabetą i żeby w miarę bez stresu przeszło przez język polski, bo ono ma super uzdolnienia w kierunku technicznym lub odwrotnie. Chodziłem do dwóch szkół, najgorszej i do mafijnej. Tak. Tak. W Krakowie. Do tej najlepszej to się dostałem tylko dlatego, że miałem glejt z olimpiady, bo mi się nie dostał, bo tam ani nie miałem małego fiata, żeby wstawić, albo mój ojciec nie był ordynatorem, ani nie byłem geniuszem. Później przeniosłem się po 2 roku do szkoły, która była najgorsza, mafijna. Jeszcze pani wychowawczyni powiedziała, teraz przyjdzie uczeń z najlepszej szkoły, to wam pokażę, jak się zachowywać. To czujecie, co miałem na początku. Uprawiałem 2 sporty wyczynowo, dlatego mnie to uratowało, bo się zorientowali i zorientowali, że nie jestem frajerem. Która szkoła mi da więcej życia, możliwości. Później wróciłem, po 20 latach, po 1,5 roku studiowałem w Polsce i wyleciałem ze studiów. A wyleciałem do Stanów Zjednoczonych. A co się myślę, że mnie wywali, tak? A
I słuchajcie, przyleciałem po 10 latach, zobaczyłem dwie grupy. Co tam? Naturalna polaryzacja 20-60-20. W każdej z tych grup 20% tragedia, 60% średniowa, 20% super. Ale ta najlepsza grupa, z tej najlepszej szkoły teoretycznie, to tylko dwie osoby z tej grupy są dla mnie do rozmowy. Wszyscy inni są frustratami życiowymi. Bo nagle się okazało, że życie nie jest takie kolorowe. I mamusia, tatuś niestety już tam nie będzie. Daje to do myślenia. Widzimy to? Może to jest ważniejsze zdanie dla was, ale teraz jak mówisz o swoim podopiecznym firmie, to nie jest to samo? Komunikacja nieantagonizująca. Wychowaliśmy się w świecie komunikacji antagonizującej. Popatrzcie. To jest mózg ludzki. Mózg gadzi powstał 500 000 lat temu. Co jest jego rolą? Teraz skupiamy się. Jego rolą jest odpowiedź na pytanie, jest niebezpieczeństwo czy nie. Jak nie ma, jest zero. On odpoczywa, ale ma czułki wystawione. Leżymy na plaży, nagle słyszymy skrzypienie piasku, a to nie jest wyspa bezludna. Pyk, skacze o jeden. Zobaczcie, co się dzieje. Jak się odwracamy, widzimy, idzie zbir z pałą baseballową. Pyk, skacze o 5. Jak się na nas patrzy, mówi, co się gapisz? I idzie w naszym kierunku. Pyk, skacze do 9 albo do 10. Tak a propos, Amerykanie zawsze mnie pytali. Krzysiek, jak to się dzieje, że Polska ma import pał baseballowych, największy w Europie, a w ogóle nie kupują piłek? I powiem wam, tutaj to było takie genialne, to, ale to tak na marginesie. Mózg gadzi, on nie ma uczuć. Jest niebezpieczeństwo czy nie? I uwaga, jego rolą. Popatrzcie się, ja teraz mam włączoną specjalną kamerę i wybrałem 3 osoby, które są teraz oglądane z tyłu. Za chwileczkę wyświetlimy to na ekranie. I to z bardzo bliska, także będzie pokazana szyja, co jest na szyi, z bardzo bliska i włosy. Także jak ktoś się nie wykąpał, to tak. Ale to jest wybrane losowo, ok? I zaraz zobaczycie to na tym. Co się stało z wami? Uwaga, na twarzy macie lekkie wypieki, krew wam napłynęła, w rękach jest krwi więcej niż normalnie, więc się lekko pocą i w nogach macie sporo adrenaliny. Nie mieliście na to wpływu, to jest mózg automatyczny, właśnie wygenerowałem u was zagrożenie. Żartowałem. Drugi mózg, który jest, to jest mózg limbiczny. Nazywany mózgiem emocjonalnym. Mało osób wie w naszej strefie kulturowej, że emocje nie są naszą decyzją. Mózg limbiczny jest częścią mózgu automatycznego, one powstają niezależnie. Więc nie możesz mieć pretensji do swojej żony, męża, że się denerwuje, albo że się boi, do dziecka, że jest zdenerwowane, że jest niechętne. Nie możesz mieć. Możesz mieć pretensje o to, jak się zachowuje w związku z tym. Ale uczuć nie kontrolujemy. One powstają niezależnie od nas. Wyobraźcie sobie, że ktoś z was jest single, mówi, jadę na imprezę i się hajtnę, poznam kogoś fajnego. No i jak? Przyjeżdża, jest kobieta, rozmawia z nią. Tego, w tym momencie idzie do toalety, się ogarnąć i sobie tak myśli, Karol, rozmawia z Karolem, z lustrem. Ja mówię, ty Karol, fajna, nie? No fajna. A no i co, taka, no tego ma się ku tobie? No tak, też. No i to fajne, no co, podejmujemy decyzję, dobra, idziemy się zakochać. Idziecie zakochać. Niepoważne, nie? Zakochanie się nie jest decyzją człowieka, który się zakochuje. Dlatego na ślubnym kobiercu powiedzenie komuś i będę cię kochał aż do śmierci jest totalną ściemą, chociaż intencje mamy dobre, bo nie jest to zależne, czy kochasz. Możesz obiecać, będę cię szanować aż do śmierci. Będę z tobą aż do śmierci. Ale miłość nie zależy od twojej decyzji. I tak samo uczucia. Dlatego ten mózg nazywany jest mózgiem też automatycznym. I jest trzeci mózg, jaki? Logiczny. Ten, który myślimy. No i teraz patrzcie się. A oczywiście to mają naczelne ludzie i tak dalej. No i teraz mamy sobie człowieka i w pewnym momencie mamy bydle, które jest niebezpieczne. To nie jest smog wawelski, jak ktoś jest z Krakowa, to wie. Smog wawelski jest kochany i tak dalej. To jest takie bydle, jakiś dinozaur i tak dalej. I w tym momencie co się dzieje? Człowiek się boi. Włącza się mu mózg automatyczny. Jak się włącza mózg automatyczny, to co się dzieje z logicznym? Popatrzcie się teraz. To jest jedna z najważniejszych informacji, jaką mamy, jeśli chodzi o komunikację, która będzie kluczowa w momencie, kiedy narasta chaos. Tu jest winda, kabina, a tu jest przeciwwaga, stara winda. Jak gadzi idzie w górę, bo jest czymś podenerwowany, to logicznie zjeżdża w dół. Jak się bardzo boimy, pak, to zjeżdża o tyle samo. Sprzężenie zwrotne. Panika to jest co? Nie ma logicznego. Logiczne? Dlatego morderstwo w amoku, w afekcie jest inaczej karane niż morderstwo z premedytacją. To istnieje w naszym środowisku, ale się tego nie uczymy. Uczymy się o pieprzonej rozwielicy i pantofelku. Zamiast w trzeciej klasie szkoły średniej, przynajmniej, a może w ósmej, uczyć się komunikacji. Nie warcie się, nie spadnę. I teraz uwaga.
Ale co się dzieje w tej głowie? Otóż, kiedy strach, obawa, złość dominuje, mózg wyrzuca pewne płyny. Po kilku minutach wyrzuca kortyzol. Po co? Żebyś nie mógł, nie mogła decydować logiką, bo ona działa bardzo powoli. Dlatego wpada tutaj facet, mówi, co? Polskie składy budowlane do kitu. To złodzieje, dranie na nic nie znają. Takie tylko reklama dla reklamy, dziady. No i co byśmy zrobili? No wstalibyśmy, powiedzieli, panie, trochę kultury, nie? Ktoś by wstał, lewa ręka, śmierć prawej się sam boi, w ryj. A ja bym wstał i powiedział, proszę pana, tak samy natężeń głosu. Coś pana musiało nieźle wnerwić, a nawet bardzo. Na pewno ma pan cholernie ważny powód. Niech pan mówi, o co chodzi. I facet by stanął, powiedział, o kurwa, tego nie przewidziałem. I mówi, no pewnie, bo było tak, że przyjechałem trzy razy pocałowałem klamkę. No to panie, no to jak tak jest, siadaj pan, nie wypuszczę pana do obki, sprawy nie załatwimy. Bo wie pan, ja przepraszam się, tak zachowałem, bo tak, proszę pana, ważne, pan to komunikował. Siada i już rozmawia. Nagle otwierają się drzwi, następny wpada. PSB to w ogóle i mrówka to w ogóle, nie? A ten wstaje i mówi, panie, trochę kultury. Ale ten mechanizm, to jest mechanizm, który jest oparty na pewnym fundamentalnym założeniu. Nieliniowa komunikacja. My nauczyliśmy się tego, że trzeba perswadować, tłumaczyć i tak dalej. Przecież jak tłumaczysz komuś, to mówisz, ja wiem, ty nie wiesz, to gadzi, bo skacze do góry, bo ty mu mówisz, ty głupie, ty głupie, ty głupie. Znamy coś takiego w sprzedaży, kiedy klient na końcu, jak mu tłumaczymy, mówi, to ja się zastanowię? No, znamy to? Dlaczego? No bo mu cały czas nawrzucaliśmy, jak jest durny, a później mówimy, nie zapraszam. Tylko to naprawdę można się nauczyć. To naprawdę można poznać. I to nie zabiera 2 lata. Wymaga zmiany paradygmatu właściciela firmy, a później powiedzenie, kopnijmy się w tym kierunku. Mózg automatyczny. Co się dzieje? Gadzie jest w górze, logicznego nie ma. Bo kortyzol odcina możliwość myślenia logicznego. Więc co trzeba zrobić? No widzicie, wpada facet, tak? Jakie ma reakcje? Jak kogoś straszymy, zamarcie bez ruchu, jak jaszczurka na ścieżce, tak? Później co? Jak za blisko podejdziemy, atakuje albo? Ucieka. Zgadza się? Jakiego mechanizmu użyłem przed chwileczką? Mechanizm, który jest fundamentem. Kochani, słuchajcie, nie wdrożycie tego u siebie, będziecie się mordować cały czas z rzeczywistością. Tego nie oszukasz. Mianowicie jest to tak zwany mechanizm akceptacji. Wszyscy na głos, 3-4 mechanizm akceptacji. 3-4. Mechanizm akceptacji. Słuchajcie, zróbcie to dla swoich dzieci, co? 3-4. Mechanizm akceptacji. Dlatego, że jak dziecko podejdzie, uciekł mi balonik mi uciekł. To co? Tatuś, mamusia często mówią. No przestań płakać, nic się nie stało. Dziecko przybiega, tragedia w oczach, bo w skali 0-10 jest 15, bo jego świat odleciał, a tatuś mówi, ja mam 5 fakultetów, krótka ocena sytuacji jest taka, że twoja reakcja jest nieadekwatna do skali wydarzenia. Dlatego, gówniarzu, kocham cię, ale w dupie mam twoje uczucia. Więc dziecko co? Czuje się zdradzone, zamiera bez ruchu, a później zacznie płakać. A jeszcze tatuś niektóry powie, mówię ci, gówniarzu, trzeba było przywiązać? Ale co zrobi zawodowiec? Kucnie przy dziecku, przytuli i powie, taki piękny balonik był. Mi też jest smutno. Nieuk powie tak. Człowieku, ty pogłębiasz. Nic nie pogłębia. Akceptacja powoduje, że on czuje, że ja akceptuję nie to, co mówi, tylko akceptuję moje dziecko. W tej sytuacji jestem jego przyjacielem. Po czym mówisz, wiesz co, już teraz za późno, ale popatrz. Cały świat widzi twój balonik, taki piękny. A wiesz co, Karolku, albo... Asiu, chodź, kupimy drugi. I go przywiążemy i nie ucieknie. A dziecko się wtedy przytula, a ty czujesz, że dziecko czuje, że go kochasz. Powiesz, ja i tak go kocham. Tylko chodzi o to, żeby jeszcze dziecko czuło. A co z klientem? Coś innego? Nie. Jest dokładnie to samo. Tyle, że go nie przytulaj, nie? Patrzcie się. Gdzie jest nasza choroba? Nasza choroba jest taka. Czekajcie, bo mi przeskoczyło. Jest to człowiek, to co robię z nim? To jest klient, ja mu chcę sprzedać. My wszyscy sprzedajemy. Ja nienawidzę sprzedaży. Wszyscy, którzy mnie znają, mówią, Krzysiek nie znosi sprzedawać. No Jezu, to jak on uczy sprzedaży? Czekaj. On to nazywa, bo wszyscy się pytają.
Ale klienci od niego kupują. Dlaczego? Popatrzcie się teraz. Jak sprzedajesz, to klient co mówi? Nie, nie chcę. No podejdę teraz do prezesa i powiem, panie prezesie, normalnie 40 zł, teraz 20. Jak on kupi 3, to dostanie pan 4 w prezencie. No to gość powie, panie, no... Ale teraz jak klient powie co? Ja nie lubię tej marki. Co zrobisz? Proszę pana, byłoby nieładnie, gdybym panu teraz proponował tą markę, jak pan jej nie lubi. Nawet jak to jest najlepszy gadżet na rynku, a jest, to są pana pieniądze, by się pan tam źle czuł. Chyba, że dla pana to nie najważniejsze. Widzimy akceptację? Co to jest akceptacja? To nie jest akceptacja tego, co mówisz. Bo jak klient wpadł i powiedział, że PSB to są dziady, to ja mu nie akceptuję tego, co mówi, tylko akceptuję jego stan. Mówię, proszę pana, z czegoś to wynika, że pan to mówi. Prawda, że wynika z czegoś, czy nie? No to nie kłamie. Zburzyło to pana. No tak. I on teraz zaczyna się tłumaczyć. Chodzi, żeby się napieprzać, czy chodzi o to, żeby ciągnąć do celu? No ale on cham się zachował. No to wal go. Na pewno mu sprzedasz. Albo on ci kupi. Nikt mnie nie atakuje w takim razie, więc klient mówi, dobra, to pogadajmy. I co robi? I mówi, chce kupić. A to kocham. Dlatego od osób, które są przy kasie, od osób, które są w sklepach, od osób, którzy sprzedają, zrozumienie, jaka jest różnica między tym, że jak idę to sprzedać, to patrzę na produkt, a jak idę sprzedać, że klient chciał kupić, to patrzę na kogo? Na klienta zacząłem się zastanawiać. Dlaczego przez 20 lat, kiedy Polska przechodziła transformację, żeby się tego nie uczyli? Wiecie dlaczego? Jak jest popyt wyższy od podaży, to jaką musisz mieć wiedzę sprzedażową? Rozumiemy? Myśmy się tego nie uczyli. Uczyliśmy się jakieś chrzanienia na temat pytania otwarte, pytania zamknięte. W dzisiejszym świecie się tak. Nie buduj, nie skupiaj się na relacjach, bo relacje nie sprzedają. Chcesz rozpoznać potrzeby klienta? Rozpoznaj. Tylko nic ci to nie da, jeśli chodzi o finalizację sprzedaży. Ofertujesz bardzo dużo? Dupa blada. Na świecie nikt już nie ofertuje. Oczywiście na świecie tym nowoczesnym. Dlatego w Polsce macie masę firm, które nie skupiają się na relacjach, nie skupiają się na rozpoznaniu potrzeb klienta i na pewno nie ofertują. Ja nie napisałem żadnej oferty od 15 lat w Polsce. Jestem tu 17 lat. PSB, napisałem jakąś ofertę do państwa? Nie. Buduj zaufanie, a nie relacje. A to jest kolosalna różnica. Zaufanie buduje się na trzech filarach spiętych czterema klamrami. To nie są cuda na kij. Ale czy twój handlowiec to wie? Jeśli wchodzisz w sprzedaż transformacyjną, a co to jest? Włączcie sobie YouTube'a, zobaczycie. Tam wszystko jest opisane. Bezpłatnie. Szklanki pani potrzebuje? Tak. To proszę. Taki katalog. Sprzedaż neandertalska. Kup pan cegłę. W dupie cię mam? Kup pan szklanki. Jaki ma pani problem? No takie, że się tuką. To mam nietukliwe. Proszę bardzo. No panie, ale kosztują 5 razy więcej. No wie pani, bo... I w obu przypadkach jesteś kosztem. Klient mówi co? Ile to kosztuje? Ale jest sprzedaż transformacyjna. Na czym ona polega? Katalog jest w samochodzie. Babka mówi, szklanki sprzedane, okej. Okay. Znaczy, szklanki chcę kupić. Czy może pani powiedzieć dlaczego? No bo się stukły. A ile tuczę pani szklanek miesięcznie? No, 150. A ile wszystkich ma pani szklanek? 1500. Proszę pani, to powiem pani wprost, może pani za drzwi wyrzuci, bo pani chce kupić szklanki, ale nie ma sensu, żeby pani kupowała szklanki. Pani nie jest w biznesie kupowania szklanek. Babka się patrzy, mówi, kurde, kto ze sprzedną siedzi? Handlowiec, nie? Szklanki sprzedaje. I on takie idiotyczne zdanie mówi. Proszę pani, pani ma trzykrotnie wyższą tłukliwość szklanek niż jest to w branży. Dlatego trzeba się przyjrzeć procesom, żeby się szklanki nie tłukły. A dopiero później kupować szklanki. I idzie z nią i omawia te procesy, bo był wcześniej w tej restauracji jako klient i zauważył. Ta babka już nie będzie pytać o cenę. Marża, cena będzie o 5% wyższa niż dookoła wszystko. I babka ją zapłaci. A 5% wyższa cena to ile wyższy zysk? Między 50 a 150%. Jak żeście tego nie przekalkulowali, to zróbcie to do cholery, bo jesteście przedsiębiorcami. Jak kogoś obraziłem, ten, kto wie, się nie obrazi, mówi, facet mówi prawdę. A jak ten, kto tego nie rozumie, to mówi, dobrze, że mi powiedział. Możecie mnie nie lubić, możecie mnie nienawidzić, ale kochać mnie będzie za 3 miesiące, jak czegoś się dowiedzieliście. I tą kategorią myśl. I szanujmy się dalej. Uwaga. Wyobraźcie sobie, że do sklepu DIY, do it yourself, wiecie co to jest? No, to, przepraszam, tu jest. Wchodzi gość, podchodzi do gościa, mówi, proszę pana, w PSB, nie?
Potrzebuję dziurę w ścianie. To czego potrzebuję? Słucham. No, życie, szybciej tylko. A, wiertarki. Kup pan cegłę. A? Czego potrzebuję? Proszę pana, czy może pan powiedzieć dwa słowa, w jakim celu pan potrzebuje tę dziurę? I jaką? No, proszę pana, mam dziecko, mam chłopczyka, który ma 6 lat. No i chcę mu tam połączyć jego komputer i tam gry kablem i przebić do innego pomieszczenia. Czasami jest tu, czasami jest tu. No i dlatego chciałem zrobić, wie pan, ja często mnie nie ma, więc chcę mu tak jakoś to ułatwić i żeby miał fajny czas. A ten handlowiec patrzy na niego i mówi, proszę pana, powiem panu teraz coś, co może nie będzie popularne w pana uszach, ale ja nie mam pana w dupie i pana dziecka tym bardziej. Pan nie potrzebuje dziury w ścianie. A dlaczego? Co potrzebuje? Pan potrzebuje rowerek. Przepraszam? Pan potrzebuje rowery. Pan jest mniej więcej w moim wieku. Ja też mam dziecko. I ktoś mnie któregoś kiedyś nauczył. A dlaczego? Proszę pana, pan przychodzi późno, bo pan pracuje w firmie takiej i takiej. I ma pan wyrzuty sumienia, że nie spędza pan z dzieckiem tyle czasu, ile trzeba. Dlatego niech pan zrobi taką rzecz. Niech pan dziecku obieca, że raz na 2 tygodnie przyjdzie pan z pracy o 4:00 i pojedzie z nim na rowerek na 1,5 godziny. I niech pan pisze sobie do kalendarza, mój kochany syn albo córeczka. Bo jak przyjdzie prezes firmy i panu powie, że wtedy jest spotkanie, to pan powie, przepraszam, ale ja tego nie wykreślę. Gość popatrzy, łzy się mu w oczach pojawią i powie do gościa, a gdzie są rowerki? Ten go zaprowadzi na stoisko z rowerkami albo do sklepu, gdzie są rowerki. Wszystko jedno, czy to jest PSB, czy nie. I tam wisi 10 rowerków, od takiego do takiego, jak z tymi papugami. I gość pyta, który pan proponuje? Gościa, który sprzedaje wiertarki. On powie, wie pan co, no ja nie jestem specjalistą do rowerów, ale wie pan, te to są jakieś fajerwerki i tak dalej. Zależy, jaką pan ma kasę, ale wie pan, ten 5 i 6 one są optymalne. Myślę, że tą 6 bym wziął dla siebie. Co gość na to powie? Jedno słowo. Poproszę zapakować i nie spyta o cenę. Macie przykład sprzedaży transformacyjnej. Jak się przychrzanicie do zdań, ale klient by się obraził, nie macie pojęcia na temat pokory w stosunku do tego, że to jest mechanizm, który pokazuje. Pytanie brzmi, resztę zakupu gdzie robił? W Mrówce. On już do innego sklepu nie przyjdzie. Bo tam jest i u tego gościa. I on będzie dzwonił do sklepu, czy ten gość jest. A jak nie, to na pewno będzie tam robił zakupy. Proszę państwa, 4. generacja sprzedaży. Proszę państwa, 5. generacja sprzedaży, 1. nieliniarna. Nie będę ich tłumaczył, bo nie jest taka moja rola. 6. generacja czego? Marketingu i sprzedaży. Pojawiła się 2 miesiące temu. Łączy Kotlerowską 5. generację i moją generację nieliniarną sprzedaży. Kotler marketingową. Ja ją połączyłem razem. Kim chcesz być dla klienta? Fundament, ktoś powie, no przecież to jest proste pytanie. Nie, zaraz zobaczycie. Popatrzcie, jakie hasła się pojawiają. Oparta jest na zbudowanym i stale rozwijanym zestawie kompetencji. Kompetencji, a nie produkty. Produktem nie będziesz dzisiaj konkurować cały czas, bo za chwileczkę konkurencja będzie miała to samo. Aby stać się kim? Wyróżniającym się źródłem czego? Ostatecznej satysfakcji klienta. Sprzedaż transformacyjna. I teraz patrzcie się, co się dzieje. Aby zbudować dzisiaj firmy, aby być dla klienta siłą, konkurować dzisiaj w świecie, musisz pamiętać. Musisz budować kompleksowość, ekosystemy. Co to jest? Ja nie chcę wam teraz tłumaczyć, nie mam czasu, ja już powinienem kończyć. Współpraca B2B pionowa i pozioma. Ty musisz budować łańcuchy opieki nad klientem, platformy, ale nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić. Więc to zaufanie i budowanie współpracy pionowej, czyli pionowe to ty robisz jedno, a klient, a twój ktoś, kooperant robi następne, a to może robić następne. Albo poziome, ty robisz 100, a jak nie możesz zrobić już więcej niż 100, a potrzeba 150, to robi ktoś inny, tak? Patrzcie, co się dalej dzieje. Pozycjonowanie w oparciu o content marketing. Zapomnijcie o reklamie. Reklama dzisiaj to jest wydawanie pieniędzy. Chyba, że jest wkomponowana w content marketing. Co to jest content marketing? To jest wiedza, którą dostarczasz klientowi bezpłatna, nie na temat twojego produktu, tylko na temat tego, co dla klienta jest istotne, żeby osiągnął efekt. Słuchajcie, kochani, jak tego nie macie, dostaniecie w tyłek, czy się wam to podoba, czy nie. Nie prześliźniesz się, a jak się prześliźniesz, to na takiej marży, że tylko będziesz dostawał od zawału serca po lekkie drgawki. Może nie dzisiaj, ale za 2 dni. Innowacyjność i optymalizacja kosztowa w oparciu o co? O cyfryzację. Cyfryzacja to nie jest narzędzie. Nie podniecajcie się tym, że macie jakieś narzędzie. Zastanówcie się, jaką ma to rolę w całym toku działań. Macie ludzi, którzy to ogarniają? Tutaj
Ktoś powie, Panie, to jest dla mnie za szerokie, za trudne, to jest dla mnie. Nie. Jak bierzesz książkę do nauki jakiegokolwiek języka i przerobisz pierwsze 10 stron, to jesteś o 10 stron do przodu. Ale jak będziesz non-stop siedział na tą książką, mówisz, że jest strasznie trudne, to nigdy nie zaczniesz. I tak nie masz wyjść. A następnie co? Antykruchość. O tym już mówiłem. Pokolenia Y i Z. Popatrzcie się. 8 sekund. Tyle wynosi czas skupienia przedstawicieli pokolenia Z. 8 sekund. 12 sekund pokolenie Y. Twoje przekazy muszą być tak budowane. Jakie? Content marketingowe, nie reklamowe. Pokolenie YZ. Oni będą czytać informacje, ale musi ich im zainteresować. I teraz popatrzcie się, proszę Państwa. Ostatnia rzecz, a przedostatnia rzecz. Przeczytajcie to. Dzisiaj przekaz wideo zacznie dominować. Dominować. On już dominuje. To jest numer jeden przekaz. To są badania wszelkiego rodzaju. I słuchajcie, na zakończenie. Negocjacje, a myślenie szerokokontekstowe. Popatrzcie. Kiedyś jestem na spotkaniu, takim jak to, to było ze 150 szefów firm. I ja mówię, słuchajcie, myślenie szerokokontekstowe to jest myślenie, które oparte na zaufaniu i które doprowadza do tego, że budujemy zaufanie. Tak jak działają Japończycy. Ja mówię, Japończyk, jak zastanie cię w trudnej sytuacji, nie wbije ci noża w plecy, nie wykorzysta tej sytuacji. A taki gość po lewej powiedział, chciałbym to zobaczyć. I w tym momencie po drugiej stronie podniósł się gość, mówi, a ja to przeżyłem. W 2004 roku zablokował się nasz dostawca kompletnie i był jedyna japońska firma, która miała magazyny w Wielkiej Brytanii. Skontaktowałem się z nimi, nigdy żeśmy od nich nie kupowali, to była konkurencja naszego dostawcy. Gość przysłał mi cennik. Zobaczyłem, upadłem, że się tak wrażę z wrażeniem. Czy tam, o nie miałem. Normalne ceny. Ja do niego później zadzwoniłem, mówię, dlaczego bierzesz norę? Przecież wiesz, jaka jest sytuacja na rynku, dlaczego żeście nie podnieśli ceny? A Japończyk na to powiedział do mnie, jak mogłem ci podnieść ceny? Przecież ty byłeś w trudnej sytuacji, nagłej. Tak się nie robi. I taka cisza na sali. A później występuje na production managerze, opowiadam tą historię, a po tej historii podchodzi do mnie gość z Mitsubishi Robotics. Taki młody chłopak Łukasz. Mówi, panie Krzysztofie, mam dla pana historię. Jak rozpoczęła się pandemia, to pod koniec marca zadzwonił do nas z Mitsubishi, z głównej bazy, prezes. No, przenośny. I kazał nam sprawdzić, jakie mamy płatności do wszystkich, ale jednodniowe i 30-dniowe. Rozumiemy? Wszystkie zobowiązania. Powiedział, że policzyć wszystkie. No wyszło nam tam 2 miliony euro, mówi, przelewam pan 2 miliony euro, proszę wszystkim zapłacić na raz. A my pytamy, a dlaczego? Nawet tym, co wczoraj żeśmy wykonali usługę, a faktura była na 30 dni. Ponieważ teraz w pandemii nikt nikomu nie będzie płacił, dokoła będą zgliszcza. My, Mitsubishi, mamy ogrom gotówki, więc mamy zabezpieczenie. Więc to nie ma sensu, żeby były zgliszcza, więc pomóżmy tych dostawców. My nie potrafimy ufać. Słyszałem tutaj panów, którzy mówili o zaufaniu. My wciąż nie wiemy, jak to robić. Naprawdę nie wiemy. A chcemy tak. Rzucamy bardzo często hasło. I teraz popatrzcie się. Jestem w pewnym momencie, to jest końcówka, ja wiem, że parę minut przedłużyłem, ale zaufajcie mi, że warto teraz to zrobić. Pierwszy kongres czy konferencja dyrektorów zakupów. Wychodzę, rozwiesili moje zdjęcia, bo to zawodowy negocjator, godzina 11, hotel Marriott w centrum, dyrektorzy największych firm w Polsce, tak? Farmaceutyczne, meblarskie i tak dalej. Wszystko takie, wiecie, to są królowie, bo to jest w ogóle państwo w państwie. Ja witam, mówię, witam serdecznie Państwa, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Manager, witam największych destruktorów swoich własnych firm. Cisza. No bo gadzi, czujecie, co się dzieje, nie? Tam w sufit. Nie? I w momencie ktoś mówi, ale o co się rozchodzi? Ja mówię, proszę Państwa, co to jest fundamentem zakupów zawodowych? Co jest takim gwarantem tego, że osiągacie najwyższy pułap? Jak tego nie macie, to nie osiągniecie. No i zaczęli mi gadać pierdoły pod tytułem relacja ceny do wartości, takie różne, sralizm, asgadis, referendis, ductis. No i tak wypuściłem je na 2 minuty. No, proszę Państwa, to przyjmę jeszcze raz. Witam serdecznie największych destruktorów własnych firm. W czasie wyjaśniania to dwie babki mnie obraziły, jedna przyszła mi przeprosić, druga uciekła. Później po tym. Kolejka taka z tyłu. A ja mówię, przeczytajcie sobie. Pamiętaj, aby chwalić produkt, który kupujesz. Pamiętaj, aby dać znać sprzedającemu, że ci zależy na kupnie jego produktu. Widzimy nielinearny świat, kompletnie inny odwrót. Kochani, to jest napisane.
Benjamin Franklin ponad 200 lat temu. Nie chcę przeskoczyć. Przepraszam. Trochę spaliłem, ale mam do czynienia z inteligentnymi ludźmi. Kiedyś mała Kasia rysowała ducha. Mamusia weszła i powiedziała: Kasiu, co ty robisz? Rysuję ducha. Ale nikt nie wie, jak to wygląda, nikt nie... Mamusiu, narysuję, wszyscy będą wiedzieć. Życzę wam serdecznie tego, abyście we współpracy z PSB tworzyli organizację, która potrafi myśleć inaczej niż wasza konkurencja, ale przede wszystkim patrzcie się na siebie. Dziękuję ślicznie za możliwość wystąpienia. Trzymam za was kciuki. Najlepszego. Kochani, podobało się? A chcecie więcej? Z dumą możemy ogłosić, że naszą Akademię Nowoczesnego Menadżera poprowadzi Krzysztof. Nasze warsztaty i szkolenia, przepraszam, z negocjacji poprowadzi Krzysztof. Zapraszamy. Zapisy naszej organizacji są dostępne. Akademia Nowoczesnego Menadżera, wszystkie te elementy, plus zawodowe negocjacje, Akademia Nowoczesnego Menadżera na dwóch stopniach, na dwóch poziomach, wszystko w tym roku się zaczyna. Pierwsze szkolenie, czy pierwsza akademia rozpoczyna się już w marcu. Jeszcze raz, Krzysztof, dziękujemy. Dziękuję serdecznie i zapraszam.